orędzie Najświętszej Maryi Panny dane Luzwe Marii 23 marca 2024 roku, umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, niech moje błogosławieństwo będzie dla każdego z was balsamem w tych bolesnych dla ludzkości chwilach, chwilach bolesnych, jak ten ból, którego doświadczył mój boski syn z miłości do ludzkości od momentu, gdy został zaaresztowany przez rzymskich żołnierzy, ból, który rozciągnął się na 3 długie dni, aż do niedzieli zmartwychwstania, ból, który powtarza się wciąż z powodu każdego z jego dzieci, które się go zapiera, które go obraża, które nim gardzi, które popełnia czyny świętokradcze z powodu nieposłuszeństwa, z powodu każdego z jego dzieci, które mną gardzi. Zaczynacie obchody Wielkiego Tygodnia z okrzykami radości, które wkrótce się skończą, tak jak kończą niektóre z mych dzieci, które przybliżają się do mego boskiego syna, ażeby potem z powodu tego, co mój boski syn w swej woli im nie daje, oddalają się od niego, odrzucając go i nie kochając. Dzieci, proszę was usilnie, by ten wielki tydzień, o którym mój boski syn mówił jako o wyjątkowym tygodniu z powodu ludzkiego postępowania, z powodu sił przyrody, która dalej mocno działa, z powodu niechęci, by wziąć na poważnie te święte dni refleksji, przebaczenia, miłosierdzia, jako to, czym jest inny czas w życiu i w duchu człowieka. W ten wielki tydzień Duch Święty wylewa się w sposób szczególny jako przygotowanie, abyście wy, dzieci moje, mogli iść dalej poprzez kolejne wydarzenia, nie tracąc wiary, lecz w tym celu musicie być należycie zjednoczonymi z mym boskim synem. Jako matka błagam każde z was, dzieci, żebyście przygotowali się na nagłą zmianę życia. Ludzkość jest o jeden oddech od wycierpienia wielkich i poważnych wydarzeń uprzednio zapowiedzianych przez mego boskiego syna, przeze mnie, waszą matkę i przez mego umiłowanego świętego Michała Archanioła. Niektóre z mych dzieci nie dostrzegają macek wojny. Przychodzą one po cichu, wywołując ból i przerażenie poprzez terroryzm. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Amerykę Północną. Ten naród potrzebuje nawrócenia. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Amerykę Środkową. Trzęsie się, módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Argentynę. Cierpi z powodu choroby i z powodu swych mieszkańców. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Europę. Módlcie się, maleństwa, niebo się zaciemnia. Dzieci mego boskiego syna będą rozświetlać ten czas swoimi zapalonymi lampami napełnionymi najlepszym olejem. Stąd wezwanie do was, dzieci, żebyście każdego dnia zanurzali się w tym wielkim tygodniu, żałując za swoje złe uczynki i żebyście trwali w pokoju z Przenajświętszą Trójcą. Zginajcie kolana, dzieci, zginajcie kolana. Myślicie, że wszystko jest bardzo daleko. Cierpienie mych dzieci trwa dalej. Żałujcie za grzechy. Patrzcie sercem na znaki. Nawróćcie się, maleństwa, nawróćcie się. Dzieci moje, nie gardźcie moimi ostrzeżeniami.
jednoczcie się, kochajcie się i wspomagajcie się nawzajem. Błogosławię Was, kocham Was, Mama Maryja. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzwy Marii. Bracia, nasza Najświętsza Matka pozwoliła mi zobaczyć całkowitą ciemność na ziemi. Nigdy jeszcze nie widziałam takiego mroku jak ten. Nie mogłam dojrzeć nawet własnych dłoni. Nasza Matka przemówiła do mnie i powiedziała: ukochana córko, nadchodzi ciemność i ludzie będą przyglądać się temu wielkiemu wydarzeniu, nie rozważając znaków tego czasu. Głupota ludzka sprawia, że zapominacie, przed czym dom ojcowski was ostrzegał. Żyjecie iluzjami i zostaniecie przebadani na podstawie swojego postępowania w chwili oświecenia sumień, oświecenia, abyście ujrzeli i osądzili samych siebie, a zarazem ciemności sumienia u tych, którzy nie chcą uznać swoich złych uczynków. Dla tych ludzi będzie to ciemność i gdy przejdzie oświecenie sumień, będą dalej żyć w ciemności. Mój boski Syn mówi do was, ostrzegając was, nie tylko tych, którzy widzą go na własne oczy, ale mówi do wszystkich poprzez znaki, tak jak w przeszłości. Mówi wciąż do całej ludzkości poprzez znaki. Ludzkość nie wierzy, nie chce wierzyć, by dalej żyć w tym, co światowe. I niektóre z mych dzieci, które sądzą, że są blisko mego boskiego Syna, po cichu z nim walczą, będąc kamieniami upadku dla tych, którzy naprawdę w niego wierzą. Córko moja, módl się i wynagradzaj, wzywaj me dzieci do modlitwy i wynagradzania. Nawrócenie jest ocaleniem duszy. Mój boski Syn ofiarował się za to nawrócenie, którego oczekuje i pragnie od swych dzieci, ażeby zbawiły swe dusze. Nasza Matka mnie pobłogosławiła. Powoli ciemność stała się światłem i poczułam, że wśród ciemności ludzie, którzy walczą, by się nawrócić, będą mieli ową lampę z najlepszym olejem i będą mogli zakosztować Bożej miłości. Bracia, w tym czasie, w którym jako ludzkość stoimy w obliczu wojny, która się rozszerzy i widzimy potężne zjawiska przyrodnicze, zatrzymajmy się i rozważmy to, co się dzieje. Rozważmy sposób, w jaki żyjemy, co robimy, by wytrwać na drodze nawrócenia. Amen.